Państwu. Miło mi Państwa powitać na briefingu prasowym Marszałka Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, profesora Tomasza Grodzkiego, przed rozpoczynającym się 51. posiedzeniem Senatu. Uprzejmie proszę Pana Marszałka o zabranie głosu. Witam Państwa. Zaczynamy posiedzenie zaplanowane na 3 dni. Punktów jest sporo, grubo ponad 20. Więc senatorowie będą intensywnie pracować. Natomiast chciałem zwrócić Państwa uwagę na kilka istotnych spraw. Zaczniemy od uchwały, nie ustawy, tylko uchwały Senatu, która definiuje reżim rosyjski jako reżim terrorystyczny. To jest uchwała międzyklubowa. Uzyskaliśmy tutaj konsensus między klubami senackimi, klubami i kołami, dlatego będzie z pominięciem pierwszego czytania i ona będzie głosowana natychmiast po zakończeniu tego punktu. Potem zajmiemy się 2 ustawami pilnymi przysłanymi z Sejmu dotyczącymi ulżenia mieszkańców w tej niedoli energetycznej i niedoli dotyczących cen nie tylko paliw. Te 2 ustawy będą omawiane jako 2. i 3 i będą głosowane jutro, zaraz po rozpoczęciu obrad, po zakończeniu prac komisji, po otrzymaniu sprawozdań komisji. Po to, aby mogły one wrócić jeszcze do Sejmu, który odbywa równoległe posiedzenie i mogły być ostatecznie rozpatrzone i skierowane do pana prezydenta. Jeśli idzie o inne wydarzenia, to jak państwo widzicie, o 12:00 będzie otwarcie bardzo pięknej wystawy dotyczącej Marii Konopnickiej, którą wszyscy z dzieciństwa pamiętamy z bajek o krasnoludkach, sierotce Marysi, ale jednocześnie pamiętajmy, że jest to autorka Roty, patriotycznej pieśni. Może w obecnych czasach byśmy ją określili jako feministkę, jednocześnie matkę 8 dzieci, ale kobietę walczącą o prawa kobiet, poliglotkę obdarzoną znakomitym talentem poetyckim i literackim. Zachęcam do zapoznania się z tą ustawą w ramach roku Marii Konopnickiej. Będzie jeszcze kilka istotnych ustaw, między innymi o przedłużeniu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego, co do czego senatorowie mają ogromne wątpliwości i jak mniemam, prawdopodobnie będą wnioskować o odrzucenie tej ustawy. Będzie też, spodziewam się, dyskusji o zmianie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności, która to zmiana, zwłaszcza w czasach, kiedy wszyscy staramy się ograniczać wydatki, bardzo zwiększa budżet tego instytutu, co też nie spotyka się z poparciem pani panów senatorów, przynajmniej demokratycznej większości, jak również o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego imienia świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Nazwa szlachetna, natomiast cele i dublowanie funkcji tego instytutu w stosunku do innych już istniejących ciał również wzbudza pewną dyskusję. Tak jak mówię, ustaw jest, projektów legislacyjnych jest grubo ponad 20, więc spodziewam się intensywnych obrad dziś, jutro i jak trzeba będzie również w piątek. Jeżeli macie Państwo pytania, jesteśmy do dyspozycji. Bardzo dziękuję Panie Marszałku. Proszę bardzo, Panie Redaktorze. Dzień dobry, Piotr Śmigłowicz, POP. Ja mam 2 pytania. No, pierwsze. Klub PiS zdecydował się wycofać ten projekt o tej Radzie, która miała zapewnić ciągłość w spółkach Skarbu Państwa, tych najbardziej strategicznych. Chciałem Pana Marszałka poprosić o komentarz,
A drugie pytanie, pan nowy wiceminister spraw zagranicznych, pan Mularczyk, bardzo ostro skrytykował fakt, że Komisja Senacka do spraw Unii Europejskiej odrzuciła uchwałę w sprawie dochodzenia roszczeń ze strony Niemiec, twierdząc, że to zmiana stanowiska Platformy, niechęć do tych rodzenia tak zwanych reparacji. Także chciałbym też pana marszałka prosić o komentarz. Wie pan, w tej pierwszej sprawie, no to, to jakie było pierwsze pytanie, przepraszam, bo... Wycofanie tej tak, ustawy tak. O spółkach. Wie pan, dziwię się, że w ogóle ta ustawa, którą już ludność zaczęła nazywać koryto na wieki, że w ogóle taki pomysł się w czyjejś głowie zaląkł, dlatego że to jest totalne zaprzeczenie reguł demokratycznego państwa. I dobrze się stało, że ktoś wypił szklankę zimnej wody i się opamiętał. Tyle komentarza w tej sprawie. Natomiast w tej drugiej będę nieco bardziej brutalny, bo pan minister, no, tłumaczy go, że jest młodym wiceministrem, to może nie wie, ale to, co opowiada, to są bzdury. Dlatego, że Senat po prostu pracuje w sposób rzetelny. I chciałem powiedzieć, że właśnie do MSZ-u Senat wystąpił z pismem o przekazanie nam do wglądu noty, która została skierowana do rządu Republiki Federalnej Niemiec, ponieważ przed podjęciem decyzji i uchwały senatorowie po prostu chcieli się z tą notą zapoznać. Więc niech pan minister Mularczyk łaskawie się uderzy we własne piersi, przyślą nam tą notę, komisja będzie kontynuowała pracę. Jaki będzie jej finał, to oczywiście zależy od woli pań i panów senatorów. Natomiast te jego insynuacje są, łagodnie mówiąc, całkowicie bezpodstawne. Piłka jest po ich stronie. Czekamy na tekst noty MSZ-u. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Czy mają państwo jeszcze pytania? Jeżeli nie ma więcej pytań, bardzo dziękujemy państwu za udział w briefingu prasowym. Dziękujemy. Do widzenia.